dr Łukasz Adamski, historyk, zastępca dyrektora Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I można powiedzieć, że prosto z uroczystości otwarcia szkoły letniej na Zakarpaciu. Czy możemy coś więcej tutaj zdradzić słuchaczom Radia Wnet? Oczywiście. Moja instytucja razem z takim znanym ukraińskim think tankiem, Ukraiński Pryzmat, zorganizowały razem coś, co wydawałoby się pewnym szaleństwem, ale taką międzynarodową szkołę letnią na temat tego, jak analizować wydarzenia, jak nie być pseudobadaczem, pseudoanalitykiem w jednej z miłych miejscowości ukraińskiego Zakarpacia. Więc pokazuje to, że nawet w trakcie wojny można robić pewne wydarzenia na Ukrainie. Zakarpacie jest najbezpieczniejszym regionem, a to jest niezwykle, doszliśmy do założenia, że taką szkołę trzeba zorganizować właśnie na Ukrainie, a nie w Polsce czy gdzie indziej, dlatego żeby mogli wziąć w niej udział młodzi Ukraińcy, mężczyźni, którzy nie mogą wyjeżdżać z kraju, ale którzy są też pragnieni kontaktów międzynarodowych, wiedzy, chcą podwyższać swoje kwalifikacje. Tutaj mamy skład wykładowców, to są i z Polski, i z Ukrainy. Uczestnicy są też i z Polski, i z Ukrainy. No i właśnie dzisiaj rano, wczoraj wieczorem, dzisiaj rano otwieraliśmy tę szkołę, która potrwa kilka dni. W takim razie gratulujemy, to faktycznie bardzo ciekawa inicjatywa, a my już teraz do tych tematów związanych z wojną, ale także z historią Rosji przechodzimy. No właśnie, panie doktorze, siły ukraińskie coraz częściej atakują infrastrukturę w Rosji, no i też oczywiście od wielu już miesięcy na terytoriach okupowanych. Jak te ataki mogą wpływać na Rosję? Ja pytam tutaj o ten wymiar, o ten aspekt społeczny, psychologiczny. No te ataki pokazują przede wszystkim samym Rosjanom i rosyjskim elitom, co jest ważne, że wojna nie jest ograniczona tylko tym, co Rosjanie uważają za terytorium Ukrainy, ale także okupowanymi przez Rosję Krymem, Donbasem, a także w samej Moskwie, czy w Białgorodzie, czy w miastach absolutnie już rosyjskich. Może się zdarzyć jakiś atak dronów, może się zdarzyć jakiś wybuch i to, bym powiedział, no obniża morale i pokazuje, te sytuacje pokazują rosyjskim elitom, jeśli możemy użyć tego słowa elity w odniesieniu do funkcjonariuszy putinowskiego reżimu, że wojna jest tak naprawdę nie do wygrania i no prędzej czy później Rosja będzie musiała zrezygnować z swoich maksymalistycznych celów, no choćby z tego, co wręcz codziennie mówi dawny były prezydent Dmitrij Miedwiedziew i jest w międzynarodowej też zasadniczo izolacji od państw Zachodu i w coraz większym stopniu od państw tak zwanego globalnego południa. No i będzie musiała prędzej czy później siąść za stół negocjacyjny, bo inaczej grozi Rosji trwała destabilizacja i być może wahnięcie nastrojów społecznych. A rosyjski reżim też, chociaż w innym stopniu i w mniejszym stopniu niż państwa demokratyczne, ale rosyjski reżim też w jakiejś mierze zależy od nastrojów społecznych. W przyszłym roku są wybory. Więc to są ważne takie sygnały ze strony Ukraińców, które ataki dronów, ataki dywersantów ukraińskich, no pokazujące właśnie naocznie, że wojna jest także w Rosji. Zajmuje się pan też z wykształcenia, jest pan historykiem, zajmuje się pan historią Związku Radzieckiego. Zanim doszło do jego rozpadu, no to można powiedzieć, że wielu ówczesnych historyków, publicystów, no uważało, że ten proces będzie trwał dużo dłużej, że będzie trwał latami. Te wielkie zmiany potoczyły się, no można powiedzieć, szybko, gwałtownie. Czy możemy taką kalkę spróbować nałożyć na dzisiejszą sytuację, czy w przypadku Federacji Rosyjskiej może być podobnie? To znaczy, tak naprawdę jako historyk mogę powiedzieć, że jedna rzecz to jest badanie przeszłości i to mamy tutaj pewne narzędzia, pewne instrumentarium, a inna rzecz to jest prognozowanie przyszłości. Tym się, owszem, czasem historycy też zajmują, tym się czasem zajmują politolodzy, natomiast tak analitycznie rzecz biorąc, ich prognozy są na tyle często nietrafne, że niektórzy nawet to porównują z rzutem kostką. Czyli że podobna będzie szansa, że jakaś prognoza się urzeczywistni, a jakaś nie. Więc nie wiem, trudno powiedzieć po prostu, czy reżim rosyjski może się nagle załamać. Historia dowodzi, że takie sytuacje występowały, no ale też choćby w roku 1990
XVII, ale też w 1905, na przykład, kiedy Rosja carska przegrała wojnę z, wydawałoby się, przeciwnikiem słabym, małym, bo z Japonią. Natomiast no to nie jest tak, że historia się powtarza. Tak naprawdę mamy do czynienia ciągle z katalogiem premier i każda sytuacja jest swoista, więc oznak w tym momencie, oznak tego, że rosyjski reżim słabnie albo utracił kontrolę nad sytuacją w Rosji, raczej nie ma. Widzimy coś odwrotnego, czyli przekształcenie się Rosji w państwo totalitarne i jeszcze większe, jeszcze większą koncentrację władzy wokół Putina i jego najbliższego otoczenia. Natomiast czy nie nastąpi coś, co nagle tę sytuację zmieni? Choroba, śmierć Putina, jakaś istotna porażka Rosji na froncie albo na odwrót Ukrainy? Tego nie wiemy. Tutaj możemy tylko operować scenariuszami, które, jak powiedziałem, bywają bardzo zawodne, bo to jest prognozowanie przyszłości. Wczoraj pojawiła się informacja, że łotewskie władze ściągają strażników granicznych z wakacji, wzmacniają siły na granicy z Białorusią. To jest oczywiście związane z szybką eskalacją tych działań hybrydowych strony białoruskiej. U nas w ostatnim czasie bardzo dużo mówi się też o tej sytuacji na granicy w kontekście oczywiście grupy Wagnera, która stacjonuje w niewielkiej co prawda liczbie, ale znana jest właśnie ze swoich agresywnych i patologicznych wręcz zachowań. Czy uważa pan, że Wagnerowcy, że Łukaszenka będzie atakował w ten sposób hybrydowy Polskę w najbliższym czasie? No to jest całkiem możliwe, przy czym te ataki hybrydowe to może być z jednej strony testowanie reakcji polskiej, znaczy testowanie reakcji na przykład Straży Granicznej, testowanie reakcji polskiego wojska na jakieś drobne, a przynajmniej nieduże prowokacje graniczne. No i to jest ważna informacja dla rosyjskich dysydentów, którzy bez wątpienia stoją za grupą Wagnera. To jest też ważna informacja dla Łukaszenki, dla dyktatora, który ma nieco inne cele niż Kreml, ale jest od niego bardzo zależny. Natomiast to właśnie się ograniczy raczej do, jak sądzę, do drobniejszych prowokacji. Być może na przykład Wagnerowcy będą chcieli też jakoś wyszkolić migrantów ekonomicznych z Bliskiego Wschodu, których Łukaszenka przecież zaprasza na Białoruś po to, żeby ich potem smuglować de facto, starać się przerzucić przez granice Unii Europejskiej. W tym się zetknęła Polska, Litwa, Łotwa. Być może właśnie więc żołnierze Wagnera będą uczyć, jak należy skutecznie walczyć z polskimi czy łotawskimi oddziałami Straży Granicznej, jak tę granicę przekraczać, bo może testować. Natomiast bardzo wątpię, żeby doszło do jakiegoś takiego poważnego incydentu w rodzaju inwazji jakiegoś oddziału, wtargnięcia na terytorium Polski, no bo to tak naprawdę to byłby casus belli. To by oznaczało, że terytorium naszego kraju, czyli jednego z naszych sojuszników zostało najechane przez najemników bandy zbrojne kontrolowane przez Kreml i to jest casus belli. Czyli to jest jakby oznacza, że Polska w takim przypadku stałaby się ofiarą zbrojnej agresji. A ponieważ reżim rosyjski jest już na tyle osłabiony i wciąż działa na swój sposób jednak racjonalnie, dlatego bardzo wątpię, żeby obecność Wagnera faktycznie zagrażała jakby Polsce tym, że Polska zostanie objęta działaniami wojennymi. I tutaj na razie postawimy kropkę. Dr Łukasz Adamski, historyk, zastępca dyrektora Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego, był gościem Poranka Wnet. Jeszcze proszę tylko na zakończenie powiedzieć, jaka pogoda na Zakarpaciu? Oj, wspaniała. Jest naprawdę ciepło. Tam tu jest taka pogoda, jak nie wiem, jak prawie na Węgrzech, więc wczoraj przekraczała temperatura nawet 30 stopni. Dzisiaj zapowiada się równie pogodny dzień. I w takim razie takiego dnia, a przede wszystkim spokojnego dnia życzymy i panu, i wszystkim uczestnikom Szkoły Letniej na Zakarpaciu. Ja jeszcze raz dziękuję za rozmowę.